Znana piosenkarka rozwiodła się z mężem. Bardzo ukrywali prawdę na temat ich związku. Piosenkarka Ania Rusowicz 15 lat temu wzięła ślub z perkusistą Hubertem Gasiulem. Od jakiegoś czasu mówiło się, że para przechodzi kryzys małżeński. Pojawiły się nawet pogłoski o rozwodzie. Faktowi udało się potwierdzić w warszawskim sądzie, że plotki o rozstaniu Rusowicz z mężem nie są bezpodstawne. Ania Rusowicz to córka piosenkarki Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy, współtwórcy zespołu Niebiesko-Czarni. 1 stycznia 1991 roku, w wypadku samochodowym pod Poznaniem, zginęła ukochana mama Ani. Wojciech Korda przeżył ten wypadek. Po tych tragicznych wydarzeniach Korda zamieszkał z synem, a niespełna 7-letnia Ania była wychowywana przez siostrę mamy i jej męża. Choć wujostwo otoczyło ją miłością i opieką, Ania nie potrafiła wybaczyć ojcu. Że ją oddał i przez lata nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Obecnie Wojciech Korda jest po kilku udarach, jest bardzo schorowany. Ma też parkinsonizm poudarowy. Opiekuje się nim z wielkim poświęceniem żona Aldona. Przecinek Wojciech Korda wymaga codziennej rehabilitacji, bo mimo pozycji leżącej musi się co dzień obracać, by pobudzać krążenie w całym organizmie. Ocewniku, pampersach, podkładach. Maściach pisał już nie będę, ale Wojtek dzięki codziennemu wysiłkowi żony nie ma ani jednej odleżyny. NFZ do pampersów niewiele dopłaca miesięcznie, tylko one wraz z maściami to koszt kilkuset złotych miesięcznie. Pani Aldona nie pracuje, ma maleńką emeryturę, nie ma czasu, jest całodobowym serwisem medycznym i pogotowiem ratunkowym, jest cichą bohaterką codziennej walki o zdrowie i życie. Można przeczytać na stronie Polskiej Fundacji Muzycznej pomagającej Kordzie. Muzyk miał pogodzić się z córką. W 2005 roku Ania poznała perkusistę Hubera Gasiula, z którym grała w zespole Desire. Szybko wzięli ślub, a w 2017 roku na świecie pojawił się synek pary Tytus, który jest dla Ani oczkiem w głowie. Byłam małą dziewczynką, miałam 7 lat, kiedy straciłam bardzo ważną osobę, mamę, i ten syndrom opuszczenia będę nosić w sobie już chyba zawsze. To było bardzo konkretne. Mamy rzeczywiście zabrakło, ale zdaję sobie sprawę, że dziecko może poczuć się samotne, kiedy płacze i nikt nie podchodzi do jego łóżeczka. Więc dbam o to, by mój syn tego nie doznawał, bo wiem, że to odbije się na jego przyszłości. A moja samotność już musi ze mną zostać, moje macierzyństwo jest cudowne. I wcale nie chodzi o to, że mam idealnego synka, wszystko się świetnie układa. Mówiła w 2018 roku Rusowicz w rozmowie z miesięcznikiem Uroda Życia. Problemy małżeństwa miały pojawić się w czasie pandemii, zaś sama Ania podczas występu w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Wiosną 2022 roku zasugerowała swym fanom, że jej związek przechodzi kryzys. Dwuznaczne jej wyznanie pojawiło się, gdy wylosowała przebój zespołu Abbatycha Ewinner Tak jest Ital. Kiedy juror programu Michał Wiśniewski zapytał ją, czy piosenka o rozstaniu jest jej bliska, usłyszał od Ani Rusowicz, że jest w bardzo podobnym momencie. Jakiś czas potem z jej profilu zniknęły wspólne zdjęcia z Hubertem Gasiulem. Serwis Plejada skontaktował się z przedstawicielką wokalistki z prośbą o komentarz do ich rozstania. Lecz ta odmówiła go, bo nie chciała odnosić się do plotek w sieci. Jeśli będzie jakiś stosowny moment, powiemy o tym sami. Póki co, plotki chodzą w sieci. Portale sobie piszą, więc cóż możemy powiedzieć? Po prostu nie będziemy komentować, powiedziała Plejadzie. Faktowi udało się potwierdzić w stołecznym sądzie, że od 1 sierpnia 2022 roku rok Rusowicz i Gasiul nie są już małżeństwem. Z Wojciechem Kordą jest coraz gorzej. Już tylko leży, kontakt z nim jest utrudniony. To estrada zabiła Adę Rusowicz. Tragiczny wypadek w drodze z koncertu. Wojciech Korda walczy o życie. Po latach pogodził się z córką.